powściągliwy język i mądre zachowanie jest tematem, który możemy omówić w oparciu o trzeci rozdział listu Jakuba. I w tymże trzecim rozdziale listu Jakuba możemy te dwa tematy zauważyć w wersetach od 1 do 12, gdzie słowa zawarte w tych wersetach ostrzegają nas przed niewłaściwym używaniem języka. I to niewłaściwe używanie języka może przynieść wiele szkód. Z kolei wersety od 13 do 18 pouczają nas o mądrości z góry i mądrości zmysłowej. Ich cechy i oddziaływanie są całkowicie odmienne, całkowicie różne. No więc co należy przez to rozumieć? Trzeci rozdział, wersety od 1 do 12. Jeśli nazwiemy to, co się na pierwszy punkt nam tutaj wyłania, to jest taki chęć pouczania innych. I mówi nam to werset pierwszy. Niechaj niewielu z was zostaje pouczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszą ocenę. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami. Mówiąc to, Jakub zwraca uwagę na jedno z naszych złych przyzwyczajeń, jakim jest ciągłe pouczanie i korygowanie innych. Dotyczy to nas wszystkich, ponieważ większość z nas jest przekonana, że jego ocena w stosunku do innych jest najwłaściwsza. To napomnienie dotyczy również braci, którzy mają dar nauczania. Słowa te mają nam wiele do powiedzenia. Jeśli ciągle korygujemy i pouczamy innych, otaczający nas ludzie tym bardziej przypatrują się temu, jak sami postępujemy. Jesteśmy przez nich bardzo skrupulatnie oceniani. Pan Jezus Chrystus również zwraca uwagę na to, czy sami postępujemy według tej miary, którą osądzamy innych. Napomnienie, które mamy w tym wersecie, potwierdzają słowa Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Tak mówi nam Mateusza, 7 rozdział od 1 do 2 wersetu. Werset 2 3 rozdziału listu Jakuba wskazuje następującą naszą cechę, przypadłość. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Niestety taka jest prawda. Każdy z nas grzeszy myślą, słowem i czynem. Świadomość tego faktu powinna nas ustrzec od zbyt surowego oceniania, osądzania innych. Jest to wielka łaska, jeżeli nasze usta nie grzeszą. Ale nie jest to łatwe. Tylko Pan Jezus Chrystus nie zgrzeszył złym słowem.
On był doskonałym mężem w pełnym znaczeniu tego słowa i mógł powiedzieć swojemu Bogu: Ty znasz to, co wyszło z moich warg. Proroczo napisał Jeremiasz w Jeremiasza 17, rozdział 16, werset. Pan Jezus nigdy żadnej rzeczy nie przedstawił w sposób niezgodny z prawdą, a również nie taił niczego przed swoimi słuchaczami. W Ewangeliach widzimy, w jaki sposób Pan Jezus rozmawiał z ludźmi. Jego słowa były pełne łaski i prawdy, dlatego jest dla nas doskonałym przykładem, o czym informuje nas m.in. pierwszy list Piotra, drugi rozdział 21 do 23 wersetu. Jeśli ktoś potrafi ujarzmić swój język, ten również umie opanować swoje ciało i nie grzeszy nawet wtedy, gdy będzie musiał dokonać wyboru. Łatwiej jest uczynić zło, niż powstrzymać się od powiedzenia czegoś złego. I wersety 3 do 5 trzeciego rozdziału listu Jakuba mówią, można to zatytułować, mały język, ale wielkie szkody. I cytując ten fragment, widzimy, że są tam takie słowa jak: a jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem, także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy, jakże wielki las zapala mały ogień. Jakub przedstawia nam tutaj dwa przykłady, by obrazowo pokazać, do czego zdolny jest mały język. On czyni wielkie rzeczy. Pierwsza ilustracja pochodzi z otaczającej nas natury. Co prawda nie widziałem nigdy konia w tak dużej bliskości, co najwyżej jakoś tak z dużej odległości, ale z tego co pamiętam, to ten przykład jest trafny. Koniowi wkłada się do pyska wędzidło, by móc nim kierować. On nas słucha, ten koń, jeśli pociągamy za sznurki, za lejce. Za pomocą takiej małej rzeczy potrafimy kierować wielkim i silnym koniem. Druga ilustracja wzięta jest ze świata techniki. Ster statku jest bardzo małym elementem, jednak bardzo znaczącym. Sternik może przy pomocy steru kierować statkiem, który waży nawet 1000 ton. Pomimo naporu wody statek poddaje się sterowi. Małe wędzidło kieruje wielkim zwierzęciem, a mały ster wielkim statkiem. Tak więc coś, co jest małe, może dokonywać wielkich rzeczy. W tym momencie jest to jedynie stwierdzenie faktu. Z kolei wersety 5 i 6 mówią: jakże wielki las zapala mały ogień, i język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem zepsucia, nieprawości. Teraz Jakub w tych dwóch wersetach daje nam jasno do zrozumienia, że wypowiadając niewłaściwe słowa możemy spowodować wiele szkody. Tak jak mała iskra może wywołać wielki pożar, tak lekkomyślne wypowiedzenie słowa, tak lekkomyślnie wypowiedziane słowo może wyrządzić wiele krzywdy. No i dlatego mamy niebezpieczeństwo ze strony języka. Werset 6 kontynuuje: brudzi on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło.
Po ogólnym stwierdzeniu dotyczącym szkód, jakie może spowodować nasz język, Jakub przedstawia nam trzy konkretne wynikające z tego niebezpieczeństwa. Po pierwsze, brudzi, kala on całe ciało. Przez złe i niewłaściwe słowa zanieczyszczamy się moralnie. Nasz Pan Jezus Chrystus również zwracał na to uwagę, gdy mówił: ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka, jak mówi nam Ewangelia Mateusza 15, rozdział 18, werset. Także rozpala bieg życia. Słowami możemy pobudzać ludzkie uczucia i wywoływać silne emocje. Demetriusz, używając zaledwie kilku słów, poruszył wielki tłum, który potem przez 2 godziny z niebywałą wściekłością skandował: wielka jest Artemida Efeska. Nie wiedząc nawet dokładnie, o co chodzi. Dzieje Apostolskie, 19 rozdział, 24 werset do 28 oraz werset 34. Rozpalony jest przez piekło. Nasz język może stać się narzędziem w ręku diabła, którego przeznaczeniem jest piekło. Przykładem tego jest Elymas, który przeciwstawił się Słowu Bożemu i próbował odwrócić prokonsula od wiary. Paweł nazwał go synem diabelskim, jak mówią Dzieje Apostolskie, 13 rozdział od 8 do 10 wersetu. Przypomnijmy sobie również Piotra, któremu Pan Jezus Chrystus musiał powiedzieć: idź precz ode mnie, szatanie. Powodowany uczuciem Piotr zasugerował Panu Jezusowi, aby ten nie poddał się woli Bożej, by nie umierał na krzyżu Golgoty, nie cierpiał i nie przyjął hańby krzyża. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział 22-23. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Człowiek jest w stanie ujarzmić dzikie zwierzęta, używając swej mądrości i sprytu, i narzucić im swoją wolę. Jest to niezwykłe. Nie potrafi jednak w żaden sposób utemperować swojego własnego języka, który jest nieprzewidywalny jak wąż, nagle i nieoczekiwanie atakujący śmiertelnie swoją ofiarę. Kiedy Szymei przeklinał króla Dawida, Dawid mógł jednym słowem skazać go na śmierć. Abiszaj powiedział wtedy do króla: pozwól, że podejdę do niego i utnę mu głowę. Lecz Dawid nie dał się ponieść zranionym uczuciom, lecz odpowiedział Abiszajowi: niech złorzeczy, gdyż to Pan mu nakazał. 2 Samuelowa, 16 rozdział, od 9 do 11 wersetu. Jego zachowanie było zgodne ze słowami psalmu, w którym czytamy: Panie, postaw straż przed ustami moimi, pilnuj drzwi warg moich. Psalm 141, werset 3. Z tego słowa uczymy się, że z Bożą pomocą możemy pohamować nasz nieujarzmiony język, by nie dopuścić do niszczycielskiego zła. Nasz język powinien wypowiadać tylko dobre rzeczy. Tak mówią nam słowa z wersetów 9 i 10. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Jako wierzący często wypowiadamy się ambiwalentnie. Z jednej strony naszymi ustami wysławiamy i czcimy Boga, co jest jedną z cech nowego życia.
a z drugiej przeklinamy naszych bliźnich. Ma to miejsce wtedy, gdy dajemy się ponieść naszym cielesnym żądzom, jak to opisuje list Jakuba, 1 rozdział, 14 werset. A słowa tylko pokazują to, co jest w naszym sercu. Jeżeli znieważamy jakiegoś człowieka, to działamy przeciwko Stwórcy, bo każdy człowiek stworzony przez Boga i na Jego podobieństwo jest dla Niego tak samo wartościowy. Kiedy Jakub pokazał nam już, jak wygląda rzeczywistość, jeśli chodzi o naszą mowę, to jest, że wypowiadamy zarówno rzeczy dobre, jak i złe, to teraz udziela nam napomnienia: tak, bracia moi, być nie powinno. On nie chce, aby z naszych ust wychodziły złe słowa. W tym samym tonie wypowiada się apostoł Paweł w liście do Efezjan, jak to czytamy w liście do Efezjan, 4 rozdział, 29 werset, ale także podobne słowa znajdujemy w Kolosan, 3 rozdział, 9 werset. Z kolei Jakuba, rozdział 3, werset 11 mówi: czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Z naszych ust powinny wychodzić jedynie rzeczy dobre, będące owocem nowego życia i działania Ducha Świętego. Werset 12 także idzie w podobnym kierunku rozumowania i mamy tu pytanie: czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorośl figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Jakub używa z kolei trzech przykładów z Bożego stworzenia, aby uzmysłowić nam, że rozdwojony język jest sprzeczny z naturą. Drzewo figowe nie może rodzić oliwek. Krzew winny nie wyda fig. Słone źródło nie daje słodkiej wody. To, co w naturze jest niemożliwe, może niestety zdarzyć się nam samym. Dlatego chciejmy modlić się jak Dawid: niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego u Ciebie, Panie, opoko moja i odkupicielu mój. Psalm 19, werset 15. Także kluczowym punktem jest mądrość. Rozdział 3, werset 13 do 18. W tym fragmencie oglądamy prawdziwą mądrość, która jest widoczna w postępowaniu, o czym mówi nam werset 13 3 rozdziału listu Jakuba, także cechy mądrości ziemskiej, co widzimy w rozdziale 3 Jakuba, werset 15, a również następstwa mądrości ziemskiej, o czym mówi nam werset 16, cechy mądrości pochodzącej z góry, werset 17, oraz następstwa mądrości pochodzącej z góry, werset 18. Mądrość okazuje się w postępowaniu. Tak mówi nam przecież werset 13. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. W życiu wiary powinniśmy postępować nie tylko mądrze, ale i ostrożnie. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy poddamy się przemożnemu wpływowi całego Bożego Słowa. Wprowadzajmy w życie nie tylko wybrane Jego fragmenty, ale wypełniajmy wszystkie przykazania i wskazówki Pana. W Ewangelii Łukasza czytamy, że tak właśnie czynili Zachariasz i Elżbieta, o czym mamy mowę w rozdziale 1, werset 6 Ewangelii Łukasza. Jeśli uważamy siebie za mądrych, wtedy Jakub, wypowiadając się w typowy dla siebie sposób, oczekuje, żąda od nas: pokaż to. Samo mówienie o czymś nie świadczy jeszcze o niczym. Daną rzecz trzeba jeszcze pokazać. To dotyczy również mądrości. Pan Jezus wyraża to podobnie. Usprawiedliwiona jest mądrość przez swoje dzieci, jak mówi nam Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 19 werset. Dziećmi mądrości są tutaj jej skutki. Pan
daje jasno do zrozumienia, że owoce naszego życia i postępowania pokazują, czy ktoś jest mądry, czy też nie. Mądrość okazuje się w naszym życiu na dwa sposoby. Po pierwsze, we właściwym podejmowaniu decyzji. Decyzje podejmowane w życiu, dokonywane wybory pokazują, czy jesteśmy mądrymi. I to zresztą potwierdza nam Słowo Boże ze Starego Testamentu, z przypowieści Salomona, 14 rozdział, werset 8. W uczynkach również to, jak się zachowujemy w różnych sytuacjach, widać, co pokazuje, czy jesteśmy dziećmi mądrości. I to również ze Starego Testamentu mamy już potwierdzone w przypowieściach Salomona, 20 rozdział, 11 werset. Zarówno nasze drogi, jak i czyny powinny być nacechowane mądrością i łagodnością. Prawdziwa mądrość okazuje się więc w postępowaniu, które wypływa z właściwego nastawienia serca. Mądrość ziemska też jest tutaj punktem, który porusza Jakub w wersecie 14. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Przez zazdrość i kłótliwość nie okazujemy Bożej mądrości. Wprawdzie możemy przy użyciu takich środków osiągnąć swój cel, ale są one złe. Jeśli coś takiego pojawia się w naszym sercu, to powinniśmy się co najmniej zawstydzić. Wiemy bowiem dobrze, że kłótliwe i zawistne nastawienie jest całkowicie obce Bogu. Werset 15. Nie jest to mądrość, która z góry wstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, diabelska albo demoniczna. Jeżeli zazdrość i kłótliwość cechują nasze postępowanie, to nie ma ono nic wspólnego z mądrością pochodzącą od Boga z góry, lecz od człowieka i od diabła. Jest to mądrość po pierwsze ziemska, po drugie zmysłowa, po trzecie diabelska albo demoniczna. Ziemska, oderwana od Boga, oddziałująca na rzeczy doczesne i przemijające, wpływająca na nasze myślenie i zachowania. Zmysłowa, nie pochodzi ona od ducha, który w nas mieszka, sprawia, że w naszym życiu kierujemy się uczuciami i ludzkim podejściem. Demoniczna, ujawnia ona charakter diabła, który jest kłamcą i mordercą ludzi. Werset 16. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Pierwsza Mojżeszowa, 6 rozdział, 11 werset. Widzimy, że złość człowieka na ziemi przybrała dwie formy. Zepsucia i przemocy. Przemocy i zepsucia. Zepsucie charakteryzuje się między innymi zazdrością, natomiast przemoc jest następstwem awantur, kłótni. Jeśli te dwie złe cechy ujawniają się w naszym życiu albo wręcz dominują, wtedy występują dwa rezultaty ich działania. Po pierwsze, niepokój, zamieszanie powoduje, że relacje z bliźnimi stają się bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Może to dotyczyć życia małżeńskiego, rodzinnego czy relacji pośród ludu Bożego. Niepokój jest przeciwieństwem atmosfery miłości, ale także wszelki zły czyn. Jeżeli nie osądzamy swoich działań w swoim sercu, zazdrości i kłótliwości, to mogą nas one doprowadzić do złych, a czasem wręcz do katastrofalnie karygodnych czynów w stosunku do bliźnich. Mądrość pochodząca z góry jest tutaj w kontraście. Mądrość pochodząca z góry jest wymieniona m.in. w 17 wersecie, ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. W przypowieściach Salomona w rozdziale 8 przedstawiona została mądrość Boża.
Przy powieściach Salomona w rozdziale 8 przedstawiona została Boża mądrość. Przy końcu tego rozdziału, czyli trzeciego rozdziału listu Jakuba, Duch Święty dyskretnie zmienia opis i przechodzi do mądrości i potem od mądrości do odwiecznego Syna Bożego. Jest On miły Ojcu. On jest również mądrością. Kiedy nastąpiło wypełnienie czasu, Syn zstąpił z nieba i stał się człowiekiem. Jan Chrzciciel wyraził się o nim w następujący sposób. Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi. Tak mówi nam między innymi Ewangelia Jana, 3 rozdział, 31 werset. Pan Jezus Chrystus jest uosobieniem mądrości z góry. Czytając wymienione przez Jakuba cechy mądrości, mimowolnie myślimy o naszym Panu. Kiedy jako człowiek żył na tej ziemi, to jego postępowanie było doskonałym odzwierciedleniem Bożej mądrości. Wiemy ponadto, że Jezus Chrystus, nasz Pan, stał się dla nas mądrością od Boga, bo tak mówi nam przecież pierwszy list do Koryntian, 1 rozdział, 30 werset. Oznacza to, że przez wiarę w Niego otrzymujemy Bożą mądrość. Jakub wyjaśnia nam, w jaki sposób może być ona widoczna. I tutaj ważne jest, żeby zauważyć, że kiedy Pan Jezus ogłasza błogosławieństwa w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza, zwraca uwagę na podobne cechy. Jeśli przyjrzymy się znaczeniu pojedynczych cech Bożej mądrości, to będziemy mogli zauważyć związek między tym, co pokazał nam Pan Jezus Chrystus swoim życiem, będąc tu na ziemi, a słowami wypowiedzianymi przez Niego na górze błogosławieństw. Mądrość, która jest z góry, charakteryzuje się takimi cechami jak jest czysta. Czystość to oddzielenie od grzechu. Mądrość z góry chce wzbudzać w nas czyste życie, którym nie ma miejsca na grzech. Pan Jezus Chrystus w swoim życiu okazał to w doskonały sposób. On był czystym i bezgrzesznym człowiekiem. On nigdy nie zgrzeszył. A ponieważ my często grzeszymy, dlatego ciągle na nowo musimy się oczyszczać. Czystość jest główną cechą mądrości z góry, ponieważ ona ma związek z Bogiem i pozostałym jej cechom nadaje odpowiedni kierunek. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą, mówi nam Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 8 werset. Jest miłująca pokój. Boża mądrość daje nam po pierwsze pokój do serca, po drugie zdolność rozprzestrzeniania pokoju i obdarowywania nim innych. Przeciwieństwem tego jest niepokój. Serce Pana Jezusa Chrystusa wypełniała pełnia pokoju, dlatego zawsze stwarzał atmosferę pokoju i obdarowywał nim innych. Mamy o tym wyraźnie udokumentowane w Jana 14, rozdział 27, werset oraz w Łukasza 24, rozdział 36, werset i 22, rozdział 27, werset. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą, jak mówi nam Ewangelia Mateusza, 5 rozdział 9 werset, jest łagodna. Łagodna. Łagodność nie jest słabością, lecz siłą. Łagodny język łamie kości. Łagodność jest przeciwieństwem gniewu. Łagodny język łamie kości przy powieściach Salomona, 25 rozdział, 15 werset. Jezus Chrystus Pan był cichy lub łagodny i pokornego serca. Och, jakże łagodnie obchodził się On ze swoimi uczniami. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Tak mówi nam Pan Jezus Chrystus, Mateusza, 5 rozdział, 5 werset.
Także mądrość jest ustępliwa. Boża mądrość wzbudza w nas gotowość posłuszeństwa Bogu i słuchania innych. Jest to uległość. Przeciwieństwem uległości jest samowola. Pan Jezus Chrystus był sprawiedliwym i zawsze wykonującym Bożą wolę, która była dla Niego wytyczną. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni, tak powiedział Pan Jezus Chrystus z Mateusza 5, rozdział 6, werset. Także widzimy, że mądrość Boża jest pełna miłosierdzia i dobrych owoców. Boża mądrość nie wzbudza w nas szorstkiego czy obojętnego nastawienia, ale miłosierdzie i gotowość do niesienia pomocy. Miłosierny Samarytanin, który jest obrazem na Pana Jezusa Chrystusa, jest tego pięknym przykładem. On szczerze współczuł zranionemu człowiekowi i dlatego udzielił mu pomocy. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział 33 do 35 wersetu. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, jak mówi nam Ewangelia Mateusza, 5 rozdział 7 werset. Także mądrość taka jest nieobłudna, nie jest stronnicza. Mądrość z góry chce wzbudzić w naszym życiu prawe i sprawiedliwe usposobienie prowadzące do działania, które nie kieruje się sympatią, lecz jest wynikiem szczerej wiary. Werset 18 z kolei 3 rozdziału listu Jakuba mówi: a owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Werset ten pokazuje nam skutek, jaki w naszym życiu wywołuje mądrość pochodząca z góry. Praktyczna sprawiedliwość i posłuszeństwo Słowu Bożemu oraz dążenie do rozsiewania pokoju przynoszą chwalebny owoc. Pokój w małżeństwie, w rodzinie i pośród ludu Bożego. Rezultat mądrości pochodzącej z góry jest w jaskrawym kontraście z niepokojem będącym następstwem zazdrości i kłótliwości. Mówi też o tym prorok Izajasz: i pokój stanie się dziełem sprawiedliwości oraz: o, gdybyś był zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak strumień, a twoja sprawiedliwość jak fale morskie. Izajasza, 32 rozdział, 17 werset oraz 48 rozdział, 18 werset.